Cześć, czołem. Witam na kanale Pewec Recycling. 10 stycznia jest przyczepka, są możliwości, więc korzystamy. Tak na początek jedziemy zobaczyć, bo wiemy, gdzie jakieś pierdółki powinny być powystawiane. Zobaczymy, czy tam coś będzie, czyli takie mini wystawki. A potem standardowo na nasz rejon. Także lecimy z tematem. Jest skrzyneczka? Jest. Pewnie, że zawijamy. Chyba tutaj trzy dychy się zdają. I jest klasyka w końcu. Chyba nie muszę nic dodawać, nie? Trudno.
Dobra, teraz jesteśmy tu, gdzie ostatnio się zagotowałem. Bo była zmywarka. I nadal jest. Dobra, zawijamy to. Zawijamy to, dokładnie. Jeszcze z tamtej strony trzeba wejść, zobaczyć, co ewentualnie by było. Lecę z tematem. Silnik jak będzie. I już jakaś inna pierdoła. Szybka aktualizacja. Święta są nawet i w Pewekrze.
Co tam masz? Tam nagrywasz, a zobacz co tutaj jest. Kolejne dwie, czyli dzisiaj mam chyba 4 albo 5 razem z tymi. Nie wiem, ale tam to były w tych miejscach, gdzie ty nie wysiadasz. Życie. No słuchajcie, powiem wam, to był chyba strzał w dziesiątkę. Zobaczcie, ile precyzyjnych narzędzi znalazłem. Takie naprawdę mega drobniusie. Te czarne to jest taki większy kaliber, ale te niebieskie, gdzie to jest tutaj? O, te niebieskie to jest takie naprawdę drobniusie. No i waga jubilerska bez dekielka, ale zobaczymy, czy działa w domu. Jest jakieś tutaj jeszcze, o, takie dziwne. Inne fifuśne rzeczy, zestaw haczyków, a to prawdopodobnie ostrzałka do czegoś. Zobaczymy, czy będzie działać. Jak nie, no to jest kabelek, a jak jest kabelek, to będzie ruda. Lecimy dalej. Ogólnie to powiem tak, że właśnie wybiła północ, turnę dobiegło końca, jesteśmy w domu. Także za dużo się nie zmieniło, puszek tylko trochę przybyło. Nie będę liczył, ile tych puszek jest, ale jakieś puszki są. W jednym z peweksów osiadka z garnkami. Wychodzi, że wszystkie nierdzewne. Ewelina już idzie szykować kolację. A ja się biorę za zanoszenie tego do tego przecudownego miejsca. O, tu. Także moi drodzy, dla wszystkich dużo złomu. A przy okazji właśnie wybaczcie mi, że nie odpisywałem na komentarze, ale byłem właśnie na turnę. Postaram się w miarę szybko to nadrobić. Także dla wszystkich dużo złomu, wysokich cen. Pozdrawiam.